Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki. Dzisiaj znajdujemy się ponownie w Watch Dogs 2 i powiem wam tak. Coś, co mnie bardzo boli w tym momencie, bo zauważyłem pewien element, który jest po prostu tragiczny, czyli tłumaczenie tegoż miejsca. To się nazywa Londyńska Tower. Takiego po angielsku to ja już dawno nie słyszałem. Dla osób, które nie wiedzą po angielsku, to jest po prostu mieszanie języka polskiego z angielskim. Najczęściej zdarza się w wypadku osób, które imigrowały do Wielkiej Brytanii. Emigrowały do Wielkiej Brytanii. Imigracja to jest jak ktoś przychodzi, które emigrowały z Polski do Wielkiej Brytanii, bądź imigrowały do Wielkiej Brytanii z Polski. No i to się po prostu przejawia często w języku. To się też zdarza, jeśli chodzi o język niemiecki, o język francuski czasami. No jak ktoś zna holenderski, tylko nie wiem, czy to jest holenderski per se, czy to jakoś inaczej się nazywa, nieważne. Niemniej, tak jak mówię, znaczy po angielsku to jest po angielsku, tam jest jeszcze, nie wiem, Deutsch, nie mam pojęcia, jak się to nazywa w Niemczech, ale każdy pewnie odpowiednik tego każdy język ma odpowiednik tego po anglisza właśnie, z jakąś tam nazwą. To też po anglisz jest najbardziej popularny, dlatego że na angielski jest jednak dosyć chyba najlepiej znanym drugim językiem w Polsce. Dobrze, lecimy, moi drodzy, z ostatnim chyba buntem w całym Londynie, który nam pozostał, przy Tower Hamlets. I w ogóle, co ciekawe, to znajdujemy się przy, to się nazywało... Tower Hill, o właśnie. Muszę postaci metra sprawdzać. Tower Hill, w którym mieliśmy już jedną akcję buntu, czy też akcję, która doprowadzała do buntu. Niemniej, dobra, zajmijmy się tym. I coś, że będziemy chyba tym razem uwalniali całkowicie ten zamek. Yo, Wagwan, you're dead sick, innit? Yeah, I can tell. You got a hard look, yeah? Big ups on booting Albion's ass all over the ends. Nah, big ups. Them Albion pagans are the reason a lot of these people are out here. Do you know what I mean? No jobs, no flat to live in. And worse, Albion's been hauling supplies. Food, toilet paper, and whatever's meant for shelters and kitchens. They're getting fat off all that. Time to steal back from them bandoolies. Tell us where a bedroom, and we'll teeth back those supplies. I allow that, cuz. It's not what I'm on about. I need this for ourselves, you get me? Get our hands dirty. You showed us that. But I might need some help keeping the Albion mercs from bashing heads, you get me? A distraction, like. Got some fast wheels you can use, you know. You blaze around the borough. Well, we pulled a job. Are you in? This will be bear fun. Oni mieli ciekawy ten język. Nie wiem, co to był za język, który się właśnie przeplatał tutaj z angielskim, ale to też się zdarza często w Wielkiej Brytanii, muszę przyznać. Tyle, że no, raczej gdzieś tam w grupach, wiecie, osób, które na przykład, tutaj daję przykład Hindusi, którzy bardzo dużo używają języka angielskiego, jako że jest to również jest ich język urzędowy, ale gdzieś tam na przykład stawiają te swoje słowa, tak? I czasami słuchając Hindusa macie takie, on mówi po angielsku, ale zarazem nie po angielsku. I to jest to coś. Tak samo jest w sumie w Japonii, jeśli chodzi o rzeczy napisane kanji, chyba bodajże, tak? One są chyba w większości pochodzenia angielskiego. Z języka angielskiego, a nie jestem pewien. Poprawcie mnie, jeśli macie lepszą wiedzę. Niemniej, moi drodzy, zajmijmy się tutaj tym recruitment od Albionu. Mówię to, że ten recruitment jest... To, że w ogóle oni... w końcu są w ogóle jakieś wyścigi, tak? Tego też mi trochę brakuje względem poprzedniej części. Co miałem powiedzieć? Oni w ogóle mają wszędzie te swoje punkty rekrutacyjne, tak? Gdzie jest pełno broni i tak dalej. Ewidentnie to nie jest takie byle co, to ta ich rekrutacja cała. Gdzie mam dobrą stację muzyczną włączoną? Nie wiem, to nie ma znaczenia. 31 z tych punktów kontrolnych, więc trzeba pamiętać, pilnować. I piękne jest też to, że jest jedna ta stopująca i jest druga, która jest cały czas rampą. Podoba mi się to, że ta stopująca jest po lewej stronie, która rzeczywiście ma normalny ruch stopować, ale ta rampa jest po prawej, dlatego że powinna stopować ruch z drugiej strony. I nie to zrobili na zasadzie ramp, dlatego że to wymaga mniej mocy i mniej zasobów. Wow. That was close. Mniej zasobów, jeśli chodzi o elektryczność, natomiast to jest absolutnie idiotyczne, jeśli chodzi o rzeczywiste jakieś takie przypadki, gdzie ktoś ucieka tak przed policją. Dobra, jedziemy. Tutaj troszeczkę zawaliłem, ale nie ma problemu. Pojedźmy po lewej, troszkę bardziej. Tak. Pięknie. W ogóle te blokady tutaj to jest jakiś śmiech na sali totalny, nie? Zwykłe czerwone płotki. W ogóle sterowanie autem w powietrzu to jest jakiś śmiech na sali, w sensie... Absolutnie jest to nierealne, ale nieważne. W ogóle to, że przewróciłem teraz ten...
Że przewróciłem w ogóle teraz takiego vana, czy taką, taki samochód dostawczy, no też jest żart. Ale są te baslejny, które są często właśnie w Wielkiej Brytanii. Nieważne w jakim mieście chyba, takim większym spojrzycie, te baslejny się pojawiają. Tylko na jakichś takich bardziej zatłoczonych ulicach, po to, żeby właśnie ludzie nie stali w korkach, tylko mogli sobie transportem, no w cudzysłowie publicznym, dojechać gdzie chcą. Problem jest taki, że ten transport publiczny nie jest zupełnie publiczny, bo tak naprawdę jest on sprywatyzowany przez firmy. O tym już mówiłem przy okazji poprzedniej części tej gry. Jest on sprywatyzowany przez... Wow. Naprawdę się ostro robi. Jest on sprywatyzowany przez firmy takie jak Arriva, takie jak... O kurczę, teraz nie pamiętam. Wiem, że jest jeszcze jedna firma, ale ona robi bardziej przewoz, wiecie, na zasadzie trochę jak Flixbus w Polsce, czyli dawniej chyba polski bus. Natomiast Arriva są... No kurde, nie mogę sobie teraz przypomnieć, jeśli mam mieć cztery. A się chyba udało dokończyć, czy nie? Czy mi rozwali auto? Byłoby słabo, jakby mi rozwali auto. Nie, udało się. Ha. I co? To jest London Bridge, jak się nie mylę, tak? I zostanie on teraz przemianowany na... Z powrotem na... Znaczy z powrotem, na... Na most buntowników wręcz. I moi drodzy, w ten sposób kończyliśmy wszystkie bunty. To co? Bierzemy się za fabułę główną. Czy nie? No i zobaczcie, pięknie mamy tutaj pozwiedzoną całkiem dobrze mapy. Myślę, że resztę zwiedzamy w fabule. I don't even care if my wheels are trash. We got everything out of that warehouse, and the people know Albion was holding. This is going to get everyone in the ends on board, you know. Good. It's time to rise up, London. We're all getting stepped on together, so we need to fight back together. Yeah, I hear what you're saying, cuz. Just don't lose my digits, alright? Cheers. Ja mówię, mega mi się podoba to, że ten voice acting jest bardzo, bardzo różny dla tych osób tutaj. Tower Hamlets is ready to defy Albion, all because of what we've done. Got to be proud of that. That's what I'm talking about. No i te stare armaty jeszcze z czasów bodajże wiktoriańskich, zalakowane odpowiednio. Pomijając, że graficznie to wygląda paskudnie, jak się do tego zbliży. Ale naprawdę jest to ładne ogółem. A, tak, nie mogę patrzeć na wodę, zapomniałem już. To tak spierniczył, naprawdę. To jest wręcz chore, jak nie wiem, może się potem pobawię jakimiś opcjami graficznymi właśnie związanymi z wodą. To jest po prostu żart. I naprawdę tego nie rozumiem. Uwierzcie mi, że jakkolwiek chciałbym, wiele rzeczy rozumiem, jeśli chodzi o programowanie, albo przynajmniej rozumiem założenia, czy też wiem w miarę, jak to może działać, albo przynajmniej mogę zakładać, jak to może działać, tak nie mam pojęcia, dlaczego akurat woda zaburza nam, cholerka, to, jak widzimy UI, czy GUI, jak już wspominałem w jednym z odcinków. I co, pożyczę sobie autko. Dzień dobry. Hello. Nie, koleżanko. A widzę, że też ta muzyka się tak, raczej jak jednej słuchamy stacji, to ona się jakoś tak nie przesuwa, tak? Nie zmienia się. Czy to jest plus, czy to jest minus? Moim zdaniem lepiej było, jak to leciało gdzieś tam swoim własnym życiem, prawda? I tu chyba mamy naszą misję. Tu nawet daleko nie musieliśmy zajechać. No, ale ta pani sobie dojdzie do swojego autka, znajdzie jakoś chyba. Mogę przez to przeskoczyć? Dziękuję. Tego właśnie chciałem. Tylko tak, gdzie to jest? Wygląda to jakby było... O właśnie, uznaczmy sobie tę misję. Tak, no jakby to było gdzieś tutaj na dole. No i co, myślę, że zrobimy to, moi drodzy, już teraz ciśniemy misję główne, tak, bo nie widzę innego sensu. Nie chcę mi się za bardzo rekrutować ludzi, więc... No nie są nam aż tak bardzo potrzebni, na razie mamy to, czego potrzebujemy. O kurde. Ale to wygląda pięknie. Wiecie, aż muszę sobie wyciągnąć ten aparat, zobaczcie. Aha. Gra w tym momencie chyba wyrzuciła. Okej, moi drodzy, jesteśmy na pierwszym miejscu ataku, czyli to tutaj, to miejsce było tak naprawdę, to miejsce, w które jesteśmy teraz wysyłani, to są okolice tych ataków terrorystycznych zrobionych przez Day One, czy też wywołanych przez Day One. Dobrze, teraz się tym zajmiemy w takim razie. Zatwiliśmy większy przeciwnik, tam jeszcze jeden został. Przecież jedna. Jeszcze ktoś tutaj biegnie. Ja tutaj widzę dosyć sporo notatek, więc chętnie się nimi zajmę również. Wiecie, że ja lubię notatki. I to chyba wszystko. Już mnie raczej nikt nie będzie gonił teraz. Mam przeładowany karabin.
i zaraz notatkę. Protokoły utylizacyjne do personelu zajmującego się utylizacją ciał. Przypominamy o każdorazowym zachowaniu procedur czystości podczas czynności związanych z ciałami. Cały personel jest zobligowany do korzystania podczas tych zabiegów z rękawiczek lateksowych lub odpowiednich alternatyw bezlateksowych. Wymagane jest też noszenie jednorazowych fartuchów medycznych nałożonych na odzież codzienną. Ponad wszystko należy również pamiętać o bezwzględnym unikaniu rozmów na temat otrzymywanych ciał. Okej. To... Te ogółem wymogi tutaj, jakie zostały postawione, nie różnią się jakoś specjalnie od tego, co jest normalnie, co dzieje się normalnie w wypadku, no nie tyle już utylizacji ciał, co w wypadku na przykład produkcji jedzenia. Tam są bardzo podobne wymogi, w sensie pomiędzy tym, z tymi ciałami, tak, tej kwestii ostatniej, ale tak to rzeczy są bardzo podobne. My możemy sobie jeszcze zebrać amunicję i ponadto mamy kolejną tatkę. Miejsce ataku na Tone. Albo T-O-N-A-N, ale to jest chyba Tone. Numer 1. Wyłącznie do wglądu wewnętrznego. Komandor J. Lefem, do śledczego Z. Smitha. Przeżyj tę wiadomość bardzo uważnie. Nasze oficjalne oświadczenie mówi, że to członkowie DedSec-u są odpowiedzialni za zamachy. Jestem absolutnie zdumiony, dlaczego wciąż to kwestionujesz. Nie ma żadnych nowych dowodów. Oficjalne oświadczenie nie zostanie zmienione. Proszę o zaniechanie jakiegokolwiek dalszego śledztwa. Komandor Lefem. Okej, okay, czyli oni po prostu stwierdzili, ej, to DedSec i koniec, kropka, i nie dyskutuj, tak, gówniarzu. Mniej więcej tak to zabrzmiało z ich strony. Dobrze. Tam raczej się dostać nie do... Dobra, nie, czekajcie. Nie, mógłbym się tam dostać do paczki chyba. W miarę, czy nie. Sekundkę. Jak już tutaj jestem, to zbierzmy te znajdźki, które mogę. Chwileczkę. Czy one są tylko, pytanie, tutaj jakoś tak w miarę dostępne? No nie bardzo, ale da się to zrobić bez większego problemu. Tak jak mówię, ja się już nauczyłem tego bota w miarę ogarnieć, więc... Przywódzka na konferencji Tone. David Levin wziął udział w konferencji Tone, podczas której wygłosił prelekcję na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie automatyzacji procesów sądowych. O Jezu, najgorszy... Najgorszy syf, tak? Znaczy... Wiecie, jak jest względem z komputerem, ja już o tym mówiłem. Takich rzeczy nie można dawać komputerowi w pełni. Stwierdził w niej, że SI może otworzyć drogę do dużych reform w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie początkowo byli wspomagani, a następnie zastąpieni przez SI, która mogłaby... Byliby wspomagani, a następnie zastąpieni przez SI, która mogłaby oceniać wagę dowodów i interpretować zapisy prawne w prawdziwie bezstronny sposób. Z jednej strony dobrze, a z drugiej byłoby to mega bezwzględne. O, tutaj w ogóle ręka ucięta tego gościa prawdopodobnie. W ogóle miał na sobie kajdanki. Ciekawe czemu. No nic. Nie, uważam, że w takich rzeczach SI może być bardzo, szczególnie, że będzie mega bezwzględem. Moim zdaniem to może być bardzo szkodliwe dla społeczeństwa ogółem. Ale cóż, to jest moja opinia, tak? Jeśli oddamy całkowicie władzę komputerom, to tak jak mówię, stanie się to, co było w Ghost Runnerze, będzie totalne, tak będzie hardo po prostu postawiona granica zasad i jakiejkolwiek infiltracji. Powiem tak, nie ma na świecie człowieka, który niczego nie zrobił źle. Czy nie zawinił w żaden sposób. I mówię tutaj raczej o osobach, które, nie wiem, ukończyły 14-15 rok życia, tak? Bo poniżej jeszcze można się w miarę kłócić, chociaż mógłbym też stwierdzić, że i te osoby mogły już złamać prawo do tej pory. Natomiast wydaje mi się, że nie ma osoby, która przez przypadek by nawet nie złamała prawa, czy nie zrobiłaby jednej, nie wiem, przeszła na miejscu, w miejscu, gdzie nie ma pasów. Nie wiem, przejechałaby na rowerze gdzieś, gdzie nie powinna przejechać, tak? Gdzie nie siadła z tego jednoślada, kiedy przechodzi się przez ulicę. To jest coś, za co SI mogłoby was karać, gdyby miało taką infiltrację, jak jest tutaj. Dlatego mówię, to oddanie tego w pełni spowodowałoby taką kontrolę, że po prostu ludzkość by siadła. Sami musielibyśmy się zaprogramować do tego, żeby bylibyśmy w ciągłym strachu, że jak coś zrobimy, nawet pierdołę, to możemy dostać zaraz mandat, tak? Dosłownie na każdym kroku. Jest cudownie. Czy ja mogę Ubi Connect jakoś wyłączyć? Byłbym wdzięczny. Noga uszkodzonego pająkobota znalezionego na miejscu zamachu na Tone. I to jest wszystko. Tutaj znalazłem. Ten relikt. I to jest to, co było z misją? To jest to. Sygnał jest coming from this spiderbot fragment. No indication yet who it belongs to. Yes. The thing's taken a beating. What's it doing here? Bugs. Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. Okay, czyli muszę zdobyć trochę danych. Spoko.
do zrobienia. Czyli co, będzie troszkę parkouru, tak? Na to by wychodziło. Patrzę, no czas jeszcze trochę mamy. Chwileczkę, to było poniżej. Uno momento. To jest tutaj. Dobra, zbieramy dane. Powiem wam, że chwilę po tym, jak się trochę pobawiłem, te bunty i tak dalej, to nagle dużo się dla mnie zmienia, tak? Teraz znowu będą te rekonstrukcje i tak dalej, których ja nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie działają te rekonstrukcje. On chyba jakoś rozczytuje to wszystko i pokazuje nam, gdzie te postaci mogły, czy też były w danym momencie, ale... Ale szczerze, czy nam coś powie? Przecież nie wiemy, kto był gdzie, kto jest kim, chyba. Chyba, że po prostu nie jest wskazane. Polityka bezpieczeństwa do całej kadry zarządzającej na miejscu zamachu na Tone. Siedem dziennikarzy protestujących lub osób cywilnych na terenie lub jego okolice jest wzbroniony. Wraz z zakończeniem dnia roboczego urządzenia cyfrowe pracowników muszą być sprawdzane w celu upewnienia się, iż nie zawierają jakichkolwiek zdjęć z miejsca. Jeśli pracownik odmówi podporządkowania się temu wymogowi, powinien zostać natychmiast odeskortowany na rozmowę końcową. Osoba taka nie może opuścić obiektu. Jeśli inni pracownicy zauważą jej nieobecność, należy poinformować ich, iż została przeniesiona i skierować pytających do działu kadr po dodatkowe informacje. Mhm. Czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie tą... Ona nie opuszcza obiektu i jest zamykana gdzieś, tak? Do więzienia pewnie, znając to, co się tutaj dzieje. Ja tutaj widzę, że będzie można chyba naszym maluchem podpoczyć. Bo... O właśnie. To miejsce, trzeba go rzucić. Tylko G. Aha, bo ja nie mam przywróconego tego mojego pająkobota. No momento, to... A właśnie, trzeba tego odwołać. To jest dla mnie głupie, tak? Że nie można sobie tych dwóch czy trzech pająkobotów naraz wyrzucić. Uważam, że to jest spory minus akurat. W takim razie, po co nam te trzy pająkoboty? Ja rozumiem, że one się odnawiają tak, jakby ktoś je złapał, ale osobiście nie widzę w tym większego sensu. Jak mamy trzy, to czemu nie mogę wyrzucić trzech naraz, tak? I sobie je ewentualnie pozbierać i odwołać. Bo czasami, jak widzicie, tutaj zostawiłem i potem weź człowieku, próbuj to ogarnąć jakoś. Wracając, próbuj ogarnąć, gdzie się po prostu ten pająkobot znajdował. Natomiast to, do czego dążyłem, w takim razie wychodzi na to, że ta osoba nie opuszcza tego miejsca, jest odsyłana na rozmowę końcową i prawdopodobnie brana do więzienia. Tak przynajmniej rozumiem. Dobra, bierzemy dane z drugiego punktu. Właśnie, weźmy sobie przy okazji klucz, pobierzmy. Na chwilkę zajmie. Tyk. I schodzimy, moi drodzy, w dół. Tylko, że w dół... Aha, to będzie tutaj. No to i tak idziemy w tamto miejsce, w którym już byłem, tak? Czyli tutaj na dole, gdzie były bodajże notatki i te pierdołki inne. Bierzmy znowu dane i zobaczmy rekonstrukcję. No dzisiaj niestety chyba tę misję skończymy i nic więcej nie damy rady zrobić, chociaż kto wie. Spiderbot był tutaj. Właśnie. Zobaczmy, co tutaj mi pokaże ta rekonstrukcja. A w ogóle te Spiderboty muszę sobie ogarnąć, tak? Te pająkoboty. Czym jest w ogóle AR? Co to znaczy? O! Mamy napisane, kto jest kim jednak. What a ras! Fucking Clan Kelly gangsters did the bum-ins! Looks to me like someone was meeting with their dealer. Which in this case would be the Kellys. So who's their mystery gal? They weren't friendly enough to be in the same crew. Maybe she's with Zero Day. Well, don't just stand there, keep looking! Dobrze, tylko jak mam się jeszcze rozejrzeć? Co? Analizuj materiały AR. Czy to jeszcze nie są wszystkie materiały AR, które tutaj mam? Nie wiem, czy AR to jest analiza rozpoznawcza, czy coś? To jest coś na dole. To mi tak mi tutaj wskazuje. Na dole. Okej, co jeszcze mogę przeanalizować niby? To akurat nie było to, co chciałem zrobić. A, okej, już widzę. Mogę to przeanalizować? Byłem wdzięczny. A, czyli tam był pająkobot. Do you know who was controlling the spider thing? I've now fully decrypted the signal the spider bot is broadcasting.
And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. The police was watching this as it was happening. To było dosyć ciekawe. The reconstruction continues behind that rubble. For real? Well, then I guess we're done. Unless you quantum leap me through that or something. Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but spider bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Good thinking. Jeszcze jakimś cudem jeszcze jakiś agent pojawił, no ale już po nim. Dobra. Ciekawe to, że Bugli tutaj przewiduje, za ile zostanie zrobiona ta. Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? Say no more. Kwestia tuneli kwantowych, tak? Tutaj mam jakiegoś rodzaju, nie wiem, czy to są materiały wybuchowe, jak dobrze rozumiem? Czy jakieś, może jakieś butle z gazem? RDX nitrogen and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. Zero days MO. No tak, rzeczywiście tam były te butle. O Jezu, to ich było całkiem sporo. So you were hired to supply all the targets? Shut it, we're all on need to know. Okej. Okay. Shit. So Zero Day built a whole spider web of different crews to pull off their attacks. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. To prawda. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the spider bot, maybe they could tell us more. Moi drodzy, wiemy już trochę więcej nareszcie na temat samej fabuły. I tak jak mówię, moim zdaniem ogarnięcie tych wszystkich buntów, zanim przejdziemy do dalszej części, zanim poznamy fabułę, moim zdaniem było wręcz kluczowe. Niemniej, teraz trzeba już tylko uciec. Ja widzę, że będziemy akurat, no prawie, że mieli końcówkę odcinka, więc myślę, że jak jeszcze postacie tutaj trochę pogadają same z siebie, to będzie wręcz idealnie, aby to wszystko na spokojnie zakończyć. Nie wiem, czy ja chcę koniecznie ten... Tracing the spider bot serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. Fucking feds, shouldn't be surprised anymore. They were tracking down the real bombers and still kept their mouth shut. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. Ja rozumiem, czemu oni byli cicho. Zwróćcie uwagę, Albion już przejął nawet prywatne wojsko. Albion to już nawet polityków. Co mają do powiedzenia? Co mają do powiedzenia policja? Niewiele. Nawet jakby to powiedziała, usunęliby ich raz, dwa. To jest moja opinia. Czekajcie, ja muszę jeszcze biec do New Scotland Yard. No i proszę bardzo. No i moi drodzy, to jest właśnie to, do czego chciałem dążyć. Zobaczcie. Odkryliśmy sobie poprzez to dodatkowe kolejne punkty. Co to powoduje? Że możemy przejechać przez pół mapy jednocześnie bardzo szybciutko. No, żebyś wiedziała. Więc mnie bardzo cieszy to, że zrobiliśmy to w ten sposób, a nie inny. Ja wiem, że wiele osób może się oburzać i twierdzić, że o, że strasznie ten gameplay spłuciłem. Jak komuś się nie podoba, przecież może pominąć tamte odcinki, tak? I może oglądać teraz tylko i wyłącznie ten jeden konkretny. No, daleko zase nie podjechałem. Świetnie, ale najgorsze jest tutaj niestety. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Chuh. Albion, the feds, them can rot together. We're fucked with either one of them in charge. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the spider bot will be further in. Szczerze? To co jest, to jest chamstwo. Powinniśmy móc spokojnie przez to przejść. Logika. Tędy też nie przejdę. Jeszcze mi nikt nie zauważył, więc jest sukces. No tędy raczej przejść nie mogę. Więc tamtędy raczej też nie będzie najlepszy pomysł. Też pewnie mógłbym, czekajcie, spróbujmy jeszcze jakiejś innej opcji. Ponieważ nie chciałbym się tam wbijać. Ale widzicie, policja też została przejęta przez Albion. No i co mam teraz zrobić, tak? Niewiele raczej. Najgorsze jest to, że tych laserów nie mogę w żaden sposób wyłączyć. Widzę też tutaj żadnego wyłącznika do nich, dobra, więc zrobimy coś takiego. Dobra.
Ten mnie zgubił. Szybciutko. Ucieknijmy stąd jakoś. Także nie mogli mnie... O! Mnie rozwalili. Dobra, no nic moi drodzy. Chyba trzeba się jednak pobić na głośno. Nie widzę w ogóle wyłącznika do tego alarmu, co najgorsze. Dobra, nie żyje. Aha, tam był. O Jezu, ale głupota z mojej strony. Długo jakiś taki płomień sobie się pali. Czekajcie. Teraz sobie to przeczytamy. Okej. Widzę was, panowie i panie. A to, że Albion przejął policję, mnie absolutnie nie dziwi, tak? Już chyba o tym mówiłem. Tam jest kolejny rzecz do włączenia chyba. Jest to ostatnia osoba. Gdzieś tutaj? Aha, jest u góry. Okej, to zobaczmy, co tutaj jest napisane. This... Aha, this eternal flame commemorates those who have lost their lives in the service of the Metropolitan Police. Czyli ten wieczny płomień... Jezus... Jest tak ku pamięci tych wszystkich osób, które straciły życie w służbie policji metropolitańskiej. Yo, Bugs, is that our spider bot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spiderbot from the Tone bombing site. So, who last used this thing? Navigate the Spiderbot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Do zrobienia, tylko że muszę tam jeszcze wejść. To jest mały problem na chwilę obecną. Zobaczmy. Jak ja tam mogę wejść? Czekajcie, tutaj niby jest jakieś wejście, coś mi tutaj pokazuje, ale... Ja go osobiście nie widzę. To jest jakaś analiza w ogóle czegoś, tylko nie wiem, co to było. Chyba, że to będzie do przeanalizowania dopiero za chwilkę. To jest podnieść, opuść, ale to są jakieś takie... Tam są drzwi. W ogóle jest ktoś, kto pracuje. Jak ja mam tam niby wejść? Tam jest jakaś kamera, cokolwiek. A, patrzcie, tu jest jakieś wejście tego, takie dla pająkobota właśnie. To tak, gdzie będzie drugie tego typu wejście? Teraz szukaj rybku i próbuj nie przyciągać odcinka, no właśnie. To jest to. Czekajcie, może od góry? Jakby pójść? Dobra, to jest jeszcze notatka. Tak, oczywiście włączył alarm bezpieczeństwa. Zaraz to ogarniemy. Nowy Scotland Yard 2, czyli to chyba już mieliśmy jedynkę wcześniej. W imieniu sił londyńskiej policji z radością witam Albion, szeryga służb porządkowych naszego miasta. Wielokrotnie rozmawiałem z Nigelem Kasem, w jaki sposób Albion i Scotland Yard mogą współpracować w walce z terroryzmem oraz przywróceniem prawa i porządku w najwspanialszym mieście świata. Zamach, jaki miał miejsce podczas konferencji Tone, był wydarzeniem straszliwym, jednakże wraz z panem Kasem, Kasem, chyba tak, powinieneś czytać? Siłami policji Albionem będziemy współpracować, by raz na zawsze zamknąć ten mroczny rozdział w naszej historii. Komisarz G. Perkins. Dobrze. Już to zaraz wyłączymy. Właśnie to jest to i widzicie, oni nawet tutaj nie przyjeżdżają. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten alarm. A tu jest chyba. Dobra, podnieśmy tego bota. Tylko tak, cały czas ja nie wiem, gdzie ja mam wejście do tego gościa, tak? A, proszę pana, bo ja tutaj mam tego bota. Proszę, nawet nie musiałem. Czy nie musiałem nawet bawić? A, proszę. Okej, zrobimy to. I przyjąłem, pomimo takich zniszczeń, przyjąłem tego bota. To jest dla mnie niesamowite, troszkę. I to, że bot z takimi zniszczeniami jest cały czas w stanie jakby działać. Ja chyba już widzę nawet drogę wyjścia, tylko... Muszę sobie tutaj w miarę wskoczyć. Mogę przeanalizować to coś. No, ale Albion to Albion, tak? Jeszcze jakby tutaj przeskoczyć przez to. A, chwila. Może tędy? No właśnie. Jeszcze tak pomyślałem, że może przez tę drukarkę 3D.
Aż więcej rzeczy nie widzę do analizy. Tutaj było coś do analizy wcześniej. Ale już chyba nie mogę przeanalizować tego czegoś. Tam też nie. Dobra, to nieważne. Ja mam jeden vent. Nie, to chyba jednak nie to. Słuchajcie. Przez ten vent nie mogę przejść. Uno momento, bo teraz troszkę time downa. Aha, tam u góry. Dobra, widzę, bo to jest dalsza część tego pseudo parkouru tym pająkobotem. Ojejku, ja się tak męczyłem, tak? Żeby kurde, jak się tam dostać, jak się tam dostać swoim pająkobotem. Nie zauważyłem, że on w ogóle majstruje przy pająkobocie przez ten cały czas. Tego pająkobota strasznie znosi na lewo. Muszę przyznać. Oj, dobra, dałem radę. No nie było to najłatwiejsze. I pewnie znając, że się spadnę i się rozwalę, co? Bo gdzie ja wyjdę? To mnie zastanawia najbardziej, bo ja nigdzie nie widziałem. Nie widziałem wyjścia takiego bezpośredniego. Buggery fuck, would you look at all this junk? You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. Tak jest. Bugley. Powiem wam, że bardzo, bardzo wygodnie są te rzeczy tutaj poustawiane, co? Te rury i tak dalej. Najgorzej mnie boli to, że ten pękobot jest niestety cholernie wolny. Trzeba to przyznać. I za każdym razem jak upadnie w większej wysokości, to musi chwilę się jeszcze ogarnąć, żeby móc w ogóle chodzić. Więc jest to troszeczkę uciążliwe. Natomiast fajnie jest to odwzorowane, tak? Tylko po prostu mówię, że zajmuje dużo czasu. A mnie się akurat troszkę spieszy. Jest u mnie w ogóle północ, a ja powinienem już iść spać. Ja nie wrzucę filmy, tylko żeby się wrzuciły do projektu i... W sensie, żebym je potem mógł zmontować i to będzie wszystko. Zejdźmy. Ja już wiem, dlaczego w ogóle ty nie mogliśmy wejść znikąd. To ma coraz więcej sensu. Jestem pewien, że spadniemy z jakiejś wysokości, tak, z jakiegoś wentylu. Coś. Dobrze, gdzie my teraz jesteśmy? Tutaj. Hop. Tam muszę się teraz dostać do góry. Właśnie, chciałem tutaj posłuchać trochę tej pani, która tam mówiła, i tego pana. Znaczy, że raczej ich dyskusji. Fajne jest też to, że powiem wam tak, jeśli chodzi o napisy, dobre jest to, że po pierwsze można śledzić sobie napisy, a po drugie niejednokrotnie napisy mówią więcej niż jesteśmy w stanie usłyszeć, bo jak słyszeliście, te głosy były bardzo oddalone, a mimo to mogłem sobie spokojnie przeczytać te napisy. Z drugiej strony czasami to wkurza, czasami te napisy są zbędne, szczególnie w jakichś takich wypadkach, gdzie po prostu są jakieś przypadkowe osoby, które krzyczą, tak? Ale to się chyba da ustawić troszkę lepiej w samych ustawieniach gry, natomiast no mnie się już po prostu nie chce, ja mam tak napisy ustawione i tyle. Natomiast mówiłem, widzicie? Mówiłem, że będziemy jakoś wypadali z jakiegoś wentylu czy coś. Uszkodzony pająkobot. Numer seryjny tego pająkobota jest zarejestrowany w bazie policji. Okej, okay. Co dalej? We got it! Scanning Spiderbot and accessing its internal drives. While I'm analyzing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatized police force why you've broken into the station. Sure. The Spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. A secret location? This just gets stranger. Let's go find out what we can. Pushing you the ground station's coordinates. Okej, okay, jeszcze muszę spadać stację. Okej, okay, moi drodzy, no nic. Będziemy mieli dosyć długi odcinek. A widzę, że te ogółem te misje są całkiem rozległe. Dobra, więc co, pojedziemy tam, bo będzie chyba szybciej. Mam takie wrażenie przynajmniej, że naprawdę dużo szybciej będzie tam po prostu zwyczajnie pojechać tym naszym autkiem, niż teleportować się i znowu szukać jakiegoś pojazdu. Szczególnie przy tych stacjach metra, tych pojazdów czasami w ogóle nie ma. To muszę skręcić na pewno w lewo, pomijając to, że pojechałem trochę pod prąd. Przepraszam, w prawo. Teraz dopiero w lewo. Jak widzicie, jakie tutaj bunty są? Mówiłem wam, to buntowanie się w tych dzielnicach to jest piękne. I to jest bodajże Big Ben zaraz za nami już. My powoli sobie dojeżdżamy tym klasycznym autkiem, jeszcze spalinowym, do miejsca naszej misji. Wydaje mi się, że ta muzyka akurat trochę nie pasuje do misji, no ale cóż. Siedliśmy, mamy taką stację, to mamy, tak? No, to jest dużo znajdzie, a już mi się nie będzie chciało, myślę, dzisiaj.
ze względu na to, że tak ja mówię. Odcinek jest mega długi. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. The GPS history of the spider bot we recovered regularly pinged these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Perfect place to keep your business nice and private. Or to discreetly dump a body into the Thames. Okej, okay. Chyba jednak część tych rzeczy zdobędziemy. Widzicie, to jest, tam jest woda, tak? I to tylko dlatego tak się to dzieje, ale... Tak, ja żeby móc tutaj w ogóle przejść, musiałbym się dostać do tego, ale nie mam tej możliwości. Nie widzę możliwości wejścia botem. Mam być szczery, chyba że tutaj od dołu jakoś, ale... To nie ma sensu. Dobra, wiecie co? Podejdę od drugiej strony, zobaczę co jest może z drugiej strony. Dobrze, dobrze, to nie ma znaczenia. Chyba że, właśnie, chyba że mogę wysadzić to. A tak, jest napisane, że zniszczenie, o Jezus. Dobra, głupi lipek. Znaczy nic nowego, tak? Głupi lipek. Widzicie, wystarczy, że pływam w wodzie i już to się odwala. Nie wiem dlaczego. Ubi spierniczyli coś po prostu. Ubi spierniczyło coś w programowaniu wody. Mam nadzieję, że coś nie będzie działo w Assassinie, bo z tego co wiem, to jest chyba to na tej samej. Na tej samej bazie zrobione, w sensie na tym samym silniku, ale nie jestem tego pewien. Dobrze, co tutaj mieliśmy? Mieliśmy przede wszystkim punkty technologii do zebrania. Kupko. I tutaj były dane. Profil Dalton Wolfie. Wolfie, nie jestem pewien. Wolfie. Ja bym powiedział, że Wolfie. Członek oryginalnego DCEK Londynu. DCEK Londyn. I tutaj DCEK jest napisane przez C. Wytyw, dlaczego normalnie w rozmowie jest przez K? Wiek 41 lat. Miejsce urodzenia Londyn, Anglia. Status zmarły. Przyczyna śmierci nieznana. Zajęcie bezrobotny. Były gadent. Tak, gadent. Gadent to taki reptylianin, przepraszam. Agent MI5. Zarobki 0. Dług 550 tysięcy GBP. Pseudonim online samotny wilk. Lone Wolf, tak? Dobra, interakcja, moi drodzy. Bierzemy się za to i zobaczymy, co to nam da. Okej. Okay. Stacja NZMN, naziemna. Chyba, tak zakładam przynajmniej. To te coś tam już nie wiem. The cops are running like a top secret bunker down here. What the fuck for? Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. Any clue how they ended up spying on the torn site? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. Okej. Okay. A ja mógłbym się do niego whakować, co łaska? A tutaj jest, to jest ten. Dziennik audio. O, dziennik audio, ciekawe z tego datapada. Tyle? This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Okej. Okay. Fajnie, podoba mi się, że w tej policji byli ludzie, którzy się zbuntowali przeciwko tej współpracy Albionu i Kellys, gangu Kellys. I cóż, zobaczmy też dziennik wideo, co tam nam może on przedstawić. Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. Prawda trochę. To co mówi jest bardzo, bardzo prawdziwe wręcz. So, Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where? And why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. To chyba już po koleżance w takim razie. Przynajmniej to jest najbardziej prawdopodobne. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Great. Fascist dogs working with gangster waste men.
It seems like Zero Day's web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. A lot of people Przepraszam. Taken straight out of the streets and no one's seen him since. We can't just turn a blind eye to this. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. Zobacz, chciałem sobie przeczytać na spokojnie ten datapad, ale już teraz go nie mogę chyba otworzyć. Co? Jeszcze raz? Zobaczmy. Chyba nie, po raz... Nie, jak raz go wezmę, to już mogę go tylko ogarnąć z menu. Jeszcze chciałbym zobaczyć, gdzie ten drugi może być. This DedSec business is suiting me real fine. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Me don't know whether to thank you or slap your head, Bagley. Bagley's interpersonal skills take a little bit of getting used to. Good on you, kid. Okej, moi drodzy, w tym momencie widziałem, jak u was wyglądało pływanie. To było jakieś 5 klatek na sekundę. To u mnie wygląda zupełnie inaczej. U mnie jest płynę 60, u was było jakieś 5... Yubi, zjebaliście wodę. Taka informacja. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London-born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped Zero Day's DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. This is kind of personal team. But finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. Ciekawe, sposób tutaj została poruszona. It's good that he's in the country. No one's taking deportees from us yet, but being stuck at the EPC is nowhere to live. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. Podoba mi się to, że to jest poruszona kwestia imigrantów ogółem, a nie tylko imigrantów konkretnego koloru skóry. To jest bardzo ważna rzecz. W sensie paradoksalnie w Wielkiej Brytanii ten istnieje coś takiego jak cichy rasizm, gdzie po prostu jeśli jest ktoś, kto nie mówi płynnym angielskim z dobrym akcentem, jest poniekąd troszeczkę uważany za gorszego i po prostu częściej wybiera się do pracy Brytyjczyka niż osobę spoza tego kraju, która nie jest rodowitym Brytyjczykiem, czy nie ma, powiedzmy, korzeni brytyjskich. Sami rozumiecie, o co mi chodzi. No, podoba mi się to, że w tej grze też to poruszono, bo to jest... Uważam, że to jest jeden z problemów Wielkiej Brytanii po części. Nie uważam, że jest to problem, który dotyka absolutnie wszystkie branże, ale myślę, że są firmy, które tak robią. Na bazie bardziej własnych doświadczeń. Dobrze. Ojejku. Powiem tak. Ja to może, moi drodzy, gdzieś... Dobra, wiem, że jest ten Lambert Bridge. Ja widzę, jak u was to wygląda. To jest tragedia. To jest tragedia. To pływanie. Jeśli będziemy musieli pływać, to mam nadzieję, że niedużo. Przepraszam, to nie jest Lambert, tylko Lambeth Bridge. Więc odsuńmy się stamtąd. Ja wam szybko przeczytam jeszcze te dzienniki, które nam pozostały. Dane to będzie tutaj. Lambeth Bridge. Czy mam coś takiego? Chyba nie bardzo, to są pliki dźwiękowe. Teksty, pliki dźwiękowe. Lambeth Bridge. Pod L-ką. Ach, Jezus. Lambeth Bridge jest. Tego nie było chyba. Czekajcie. Nie, to było nieważne. Tak, to jest to, co tak mówiłem, że jest tragicznie przetłumaczone. Nie wiem, czy to naprawdę, czy to tłumaczenie jest tak złe, czy po prostu ktoś to tak spierniczył. Dla mnie to jest cały czas to nie brzmi po polsku. Lambeth Bridge 2, czy Lambeth Bridge 2. Dalton, cześć Gloria. Jak rozumiem, planujecie pomalować Lambeth Bridge. To popularne miejsce, będzie tam dużo świadków. Popieramy przekaz, jaki niesiecie, chcemy pomóc. Gloria, what the fuck? Kto tam? Nazywam się Dalton, jestem z DedSec-u. DedSec chce nam pomóc. Policja będzie próbowała was powstrzymać, więc ktoś musi powstrzymać ich. Czekaj na więcej szczegółów. No proszę. Nie wygląda na to, jakby go pomalowali, chyba że to się już stało i teraz zostało to graffiti usunięte. Dobrze, moi drodzy, mamy prawie 50 minut odcinka, z czego część pewnie wytnę. Dziękuję wam bardzo za uwagę.
Tak, myślę, że w tym miejscu się pożegnamy. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuowali, myślę, tę misję, bo troszeczkę ona się ciągnie. Aha, nawet nie musiałem jej kontynuować, po prostu miałem ją cały czas zaznaczoną i latałem jak debil z misji do misji. Nie musiałem tego zupełnie robić. Jezus, jestem debilem. Dobra, trudno, zdarzy się. Macie przynajmniej dłuższy odcinek, fajny fabularnie. Do zobaczenia w takim razie już wkrótce, nie pamiętam o której godzinie ten odcinek wchodzi, chyba jest wieczornym, więc chyba widzimy się jutro o 13, jeśli nie, to w takim razie widzimy się jeszcze dzisiaj o 18, tak. W zależności od tego, to ja mówię, kiedy on wchodzi, bo już nie pamiętam. Do zobaczenia, do następnego i na razie.